Witajcie! Zapraszam Was dzisiaj na wakacyjny book haul. Pokażę Wam książki, które udało mi się zdobyć w czerwcu i na początku lipca, także zaczynamy! Okej, pierwsza książka, którą mam już od bardzo dawna, to jest tylko nawiązanie do dwóch kolejnych książek, które zaraz pokażę, ale w czerwcu do Polski przyjechała Charlotte Cho, czyli autorka Sekretów urody Koreanek. Ja tę książkę mam już od bardzo dawna, już dawno Wam ją pokazywałam, nawet w jednym z moich filmików i już ją dawno przeczytałam, natomiast choć dowiedziałam się, że Charlotte będzie w Polsce, musiałam pojechać koniecznie na spotkanie z nią. Dostałam podpis, z czego się bardzo cieszę. Charlotte jest przemiłą osobą i napisała mi tu, żebym obejrzała jej ulubioną dramę Love from Another Star. I zaczęłam ją oglądać i w sumie już jestem w połowie. Strasznie mi się spodobała, naprawdę jestem strasznie wdzięczna Charlotte za to, że mi ją tak polecała, jak rozmawiałyśmy. Ja teraz ją też mogę każdemu polecić i jeśli niedługo będę robić filmik o moich ulubionych dramach, to sądzę, że ona się tam znajdzie, bo wciągnęłam się w nią od samego początku i w sumie zastanawiam się, jak ja mogłam wcześniej bez niej żyć. Ale to było tylko tak nawiązaniem wstępu, bo w ten sam dzień, kiedy Charlotte była w Polsce, był też Festiwal Korea i w Warszawie i poszłam na niego i udało mi się tam zdobyć dwie książki, na które już od bardzo dawna polowałam. Są to książki Anny Sawińskiej, czyli oczywiście Za rękę z Koreańczykiem i Zbiór esejów w Korei. Za rękę z Koreańczykiem właśnie w tej chwili czytam i przeczytałam już jakąś jedną trzecią jak na razie, ale mimo to bardzo mi się ta książka podoba i dla mnie jest to bardzo ciekawe, bo można się dowiedzieć, jak Polacy, osoby z Polski postrzegają bycie w związku z kimś z Korei. Można się trochę dowiedzieć o różnicach kulturowych i to jest tak bardzo fajnie. Mimo, że ta książka jest w formie wywiadów, ale są one wszystkie bardzo, w bardzo ciekawy sposób ujęte i naprawdę fajnie się tą książkę czyta, bo czyta się ją po prostu jakby się słyszało rozmowę dwóch osób, także ja się w nią wciągnęłam. A druga książka to W Korei, czyli zbiór esejów, czyli głównie przeżycia autorki z lat 2003-2007, kiedy była w Korei. I właśnie przez to, że kupiłam te książki na festiwalu, gdzie była autorka, to udało mi się w obu książkach dostać od razu też od niej podpis, co uważam za super miłe. I ogólnie na festiwalu była na stoisku Kwiata Orientu, z którego są obie te książki wydane. Właśnie obie te książki były jakoś w promocji, bo za obie zapłaciłam 40 zł, gdzie normalnie cena tej jednej to 35, także, a tej 29, także jak za obie zapłaciłam 40 zł, to uważam, że to był super interes życia. Dalej, jeśli chodzi o czerwiec, to po tym jak się wciągnęłam w Sekrety urody Koreanek, w czerwcu kupiłam kolejny poradnik, a mianowicie są to Japonki nie tyją i się nie starzeją. I w czerwcu udało mi się tą książkę kupić na promocji w Empiku. Jej normalna cena to 34,90, ja za nią zapłaciłam 28, także coś zawsze zaoszczędziłam. No i już niedługo też będę ją czytać. Dalej książka, którą już Wam pokazywałam, bo była ona w Moondrive Boxie, ale tu też ją pokażę tak szybko. Jest to Ktoś mnie pokocha, zbiór 12 wakacyjnych opowiadań i ja nadal się zachwycam okładką. Jest po prostu przepiękna, ten brokat, to wszystko po prostu wow. Jak już wspomniałam, w czerwcu było bardzo dużo promocji, nie tylko stacjonarnych, ale i internetowych. I raz na stronie Znaku była duża promocja, gdzie większość książek była za 13 zł. I skorzystałam z tej promocji i kupiłam sobie książkę Po zmierzchu. Jest to trzeci tom Mrocznych umysłów i taka ciekawostka, co prawda skończyłam pierwszy tom, drugiego jeszcze nie czytałam, ale stwierdziłam, że i tak planuję nadrobić dwie następne części, czyli właśnie drugą i trzecią. No i skoro trzecia jest od razu za 13 zł w promocji, to kupiłam sobie, no to teraz została mi jeszcze tylko druga do nadrobienia i będę czytać. I ostatnia książka, którą tak, wygrałam na Instagramie. Ja to mam takie szczęście do konkursów, że często coś wygrywam.
No cóż, niektórzy się rodzą ze szczęściem po prostu. W każdym razie wygrałam książkę Mango nie mów nikomu, Wendy Maas. Jest to taka luźna książka, tak mi się wydaje, bo główna bohaterka ma 13 lat i tak, ja mam 20 prawie, wiem o tym i ktoś może teraz powiedzieć, będziesz czytać książkę o 13-latce, a sama masz 20? To tak nie wypada. A ja się takimi rzeczami nie przejmuję, po prostu jeśli historia będzie dobra, to dlaczego ja mam się takimi rzeczami przejmować? No, to nie ma znaczenia, wiektor tylko liczba. Także też na pewno będę ją czytać i w ogóle sam opisy mnie tak bardzo zaintrygował, bo z tego co przeczytałam z tyłu, to mango to jest kot, także tak trochę dziwnie. Ale jestem tej książki ciekawa, także w wakacje też na pewno ją będę czytać. Nie wiem kiedy, bo jak na razie mam bardzo dużo osobistych rzeczy prywatnych, które załatwiam. Muszę niestety parę rzeczy w te wakacje pozałatwiać, bo nie będę ich miała kiedy załatwić od października, jak mi się znowu zacznie rok akademicki. Także muszę je załatwić teraz i po prostu trochę się tego skumulowało, także nie mogę czytać znowu tyle, ile bym chciała. Plus nadrabiam jeszcze wszystkie seriale, które mam zaległe. Także trochę tego jest, ale wakacje są długie, 3 miesiące, także spokojnie. Mam nadzieję, że wszystko uda mi się nadrobić. Tak samo za Was też trzymam kciuki. Jeśli macie do nadrobienia dużo książek, dużo seriali, to trzymam za Was kciuki, żeby Wam się wszystko udało ponadrabiać, bo wiadomo, że potem od września lub października, w zależności czy jest się jeszcze w szkole, czy na studiach, to wiadomo, że tego czasu jest mniej, także trzymam za Was kciuki. Dajcie mi koniecznie znać, jakie książki ostatnio udało Wam się Wam upolować, co czytacie obecnie i jakie macie ogólnie plany na wakacje. To by było na tyle. Widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!